poprzednim roku, rok 2020, latem, mieliśmy wizytę pana premiera, między innymi Jacka Sasina, premiera Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie rozmawialiśmy również o budowie wiaduktu bądź tunelu pod torami bądź nad torami kolejowymi i w tymże dniu pan premier wręczył samorządowi, czyli nam, gminie miasto Terespol, bon inwestycyjny. Wiemy, że pojawił się wówczas już COVID i rząd wsparł samorządy zastrzykiem finansowym. W przypadku Terespola był to duży zastrzyk finansowy, kwota 947 tysięcy złotych. W związku z tym wspólnie z Radą Miasta postanowiliśmy, że te pieniądze wydamy na dokanalizowanie Terespola, dlatego że Terespol niemalże w całości jest skanalizowany, ale nie wszystkie jeszcze ulice. I ogłosiliśmy przetarg, będziemy realizować dwa zadania. W dniu wczorajszym podpisałem umowę z wykonawcą z Siemiatycz na łączną kwotę 1 045 000 po zaokrągleniu, czyli niewiele samorząd dopłaci do tego bonu inwestycyjnego i będą to jakie ulice? Druga część ulicy Popiełuszki, druga część ulicy Łąkowej, ulica Prusa, przepompownia na ulicy 3 Maja, jak też ulica Cerkiewna. I po tym dokanalizowaniu naprawdę niewiele punktów, niewiele ulic pozostanie bez głównej nitki kanalizacyjnej. Myślę, że te fragmenty uda nam się jeszcze zainwestować, być może niedługo, być może jeszcze troszeczkę mieszkańcy będą musieli się uzbroić w cierpliwość, ale na pewno mogę obiecać, że będziemy poszukiwać wspólnie z Radą dofinansowań z każdej strony, która będzie możliwa. Te pieniądze z bonu i te inwestycje podpisane, które wykonywać będzie firma z Siemiatycz i ta podpisana umowa, to panie burmistrzu, inwestycje w terenie Terespola, który jest no bardzo rozwojowy. To tam buduje się najwięcej w tym momencie domów rodzinnych i to tam powstają nowe osiedla. Tak, dokładnie, między innymi przy ulicy Łąkowej powstaje kolejne osiedle w Terespolu. Ono jest widoczne. Cieszę się, że chyba wszystkie działki, nawet i prywatne, zostały tam sprzedane i domy wyrastają jak grzyby jesienią po bardzo ciepłym deszczu.